Zaległy mecz czwartej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Jagiellonią Białystok i był to mecz o pozycję lidera tabeli naszej ligi. Kto wygrywał, mógł zasiąść na czele, a to pierwsza akcja w tym meczu. Błąd w wyprowadzeniu piłki przez Jagiellonię. Traci futbolówkę Romańczuk, Iszak do Balui i Kolejosz prowadzi 1-0. Końcówka pierwszej części gry. Pereira do Iszaka i jest już 2-0. Piąty gol kapitana Lecha Poznań w tym sezonie. Kapitalna asysta Pereiry. I na przerwę Kolejosz schodził z dwubramkowym prowadzeniem, a druga część gry zaczyna się od takiej oto akcji. Balua! Balua już sam na sam ze Zlatanem Alomerowiciem i po raz drugi trafia do siatki pomocnik Lecha. Jeszcze trochę pomógł w tej sytuacji Mateusz Skrzypczak i Kolejosz prowadził już 3-0, ale Jagiellonia ruszyła do ataków. Christopher Hansen wprost do siatki i jest pierwszy gol w tym meczu dla gości z Białegostoku. Oba zespoły są szalenie skuteczne w ofensywie i dziś to udowadniały. Bartłomiej Wdowik w pole karne, Nene przewrotką do Pululu, ten również z przewrotki i tylko boczna siatka. Teraz Wdowik z rzutu wolnego, ogromne zamieszanie i Mateusz Skrzypczak trafia do siatki Lecha. Jest 3-2, a Skrzypczak się nie cieszy, bo to przecież wychowanek Lecha Poznań. Doliczony czas gry pada w polu karnym Kolejorza Dominik Marczuk i mamy analizę VAR, po której sędzia Damian Sylwestrzak dyktuje rzut karny. Bartłomiej Wdowik i jest 3-3. Coś nieprawdopodobnego. Co za powrót Jagiellonii z zaświatów. 0-3 na 3-3 i mamy remis w Poznaniu. Więcej akcji w tym szalonym meczu już nie było. Jagiellonia remisuje i awansuje na pozycję lidera PKO Bank Polski Ekstraklasy. Ma tyle samo punktów co Śląsk Wrocław, a trzeci jest Lech Poznań. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.